Cześć, dzisiaj na stole mamy dyferencjały, kolejny bardzo ważny element układu napędowego. Pokażemy Wam, na czym jeżdżę teraz, na czym jeździłem kiedyś i przy okazji porozmawiamy sobie o różnych szperach i wykorzystaniu w samochodach sportowych i przy jeździe na co dzień. Zaczynamy od seryjnego dyferencjału. W takiej postaci taki dyfer występuje w 99% samochodów tylnonapędowych, a również przednionapędowych oczywiście też, natomiast tam jest inna obudowa, bo te elementy, czyli kosz, talerz i wałek występuje po prostu w skrzyni. Jak to działa? Mamy tutaj dwa kawałki półosi, lewa, prawa. Tutaj jak widać te satelity w środku, one się po prostu kręcą, tak? To jest wszystko luźne. Dzięki temu samochód zachowuje się w miarę neutralnie przy przyjeździe po zakrętach. Tak to wygląda. Dopiero jak tutaj sobie dołożymy moment silnika, to kręci nam to się w jedną stronę. Natomiast oczywiście w sporcie to jest niepożądane. Stąd też mamy inne rozwiązania. Najtańszym i najprostszym takim budżetowym sposobem spięcia tylnego dyferencjału jest tak zwana elektroszpera, czyli te satelity, które tutaj mamy. One są przyspawane do kosza, czyli do tej obudowy, plus są zespawane między sobą i w tym momencie ja już tych planszy nie jestem w stanie obrócić jedną w stosunku do drugiej. To się kręci razem, czyli właśnie jest spięte na 100%. Zalety takie, że nawet jak jedno koło jest w górze, samochód dalej pojedzie, bo moment obrotowy jest równo rozdzielany na oba koła, także nawet tylko to, które stoi na ziemi, ten samochód nam po prostu poruszy i to jest fajne. Natomiast oczywiście mamy mniej, powiedzmy, hardkorowe rozwiązania, czyli szpery płytkowe i na przykład torseny. Torsen i szpera płytkowa, oba mechanizmy tak naprawdę spotykane w seryjnych samochodach, oba mechanizmy używane w motorsporcie i tak naprawdę oba te rozwiązania możemy sobie dokupić do większości samochodów. Torsen nie ma takiej siły, jeżeli chodzi o spięcie, jak szpera płytkowa. Fajne jest to, że przy całkowitym jego gdyby rozpięciu działa jak zwykły dyfer, taki otwarty w naszym seryjnym samochodzie, natomiast przy jakiejś tam sportowej jeździe już to nam zaczyna wszystko się troszkę blokować. Szpera płytkowa daje nam o wiele więcej możliwości jej ustawienia, tego jak bardzo ma spinać, czy ma spinać tylko przy rozpędzaniu samochodu, czy ma spinać tylko przy hamowaniu, czy ma spinać powiedzmy 1:1, czy 1:2. Zaraz ją sobie rozkręcimy i pokażemy Wam, co ma w środku. Szpera płytkowa, najbardziej popularna w sporcie samochodowym, jak sama nazwa wskazuje, ma w sobie płytki. Jest ich całkiem sporo. Co druga płytka ma ząbki na zewnątrz, czyli jest jak gdyby spięta z koszem, a co druga płytka jest spięta z flanszą od półosi i ma ząbki od środka. No i cały myk polega na tym, że ostatnie dwie podkładki są sprężynowe, czyli ściskają nam to wszystko. Tutaj jest olej. Polega to na tarciu właśnie między tymi płytkami. Możemy dołożyć płytek więcej, żeby nam to ściskało mocniej. To wszystko zależy od naszych preferencji, od samochodu, jaką ma trakcję, jaką chcemy, żeby miał. To wszystko sobie możemy poustawiać i mało tego, możemy sobie również ustawić, czy ta szpera właśnie ma nam trzymać tylko na rozpędzanie tego samochodu, czy ma nam trzymać na hamowanie. Tutaj mamy takie podcięcie skośne i teraz zależnie, czy to podcięcie jest właśnie skośne, czy jest na wprost, powoduje to, że jak teraz ten krzyżak nam pcha, powiedzmy, w tą obudowę, to bardziej oddziałuje na płytki i to jest wszystko o wiele mocniej spinane. A teraz wisienka na torcie, czyli mój dyfer Wintersa. Rozwiązanie, które przypłynęło do nas ze Stanów i tak naprawdę jest już bardzo popularne, jeżeli chodzi o rajdy terenowe, drifting, wyścigi na 400 metrów. Tego typu rzeczy, ale również oczywiście jeżeli chodzi o ściganie w bardzo mocnych samochodach, bo cały wyścig jest tym, że ten dyfer jest bardzo wytrzymały. Jedną z głównych jego zalet, poza oczywiście wytrzymałością, on mimo tego, że jest wielki, to wcale nie jest taki bardzo ciężki, porównując przykładowo do tego dyfra, bo obudowa jest aluminiowa. Także to jest fajne. Natomiast cały clue jest w tym, że w tym dyfrze możemy sobie zmieniać bezkarnie przełożenia. Zaraz Wam to właśnie pokażę.
Normalnie na zawodach taka operacja trwa powiedzmy około minuty. Oleju nie musimy z niego ani spuszczać, ani dolewać, bo tutaj ta komora z tym przełożeniem z tyłu jest jak gdyby osobna, więc nam wyleci dosłownie szklanka oleju. Potem to z góry uzupełnić to jest dosłownie parę sekund. Oczywiście kręcimy to nie ręką, no ale kluczem pneumatycznym albo jakimś elektrycznym, tak żeby było szybciej. No, troszkę nam wyleciało. No i mamy dwa trybiki. Tutaj w tym deklu są łożyska podpierające te dwa wałki. Mamy dwa tryby. Możemy je sobie zamienić miejscami. I już mamy zupełnie inne przełożenie. Dekiel zakładamy, ewentualnie dolewamy troszkę oleju i jeździmy dalej. Także naprawdę super rozwiązanie. Wszystkie tryby mają swoje numery wybite, mają policzone zęby. Tutaj mamy zębów 28, tutaj mamy zębów 27, także łatwo to przeliczyć. Razem z takim dyferencjałem dostajemy cały diagram, karteczkę taką z przełożeniami, które mamy dostępne. A my sobie go zaraz rozkręcimy dalej całego. W ramach ciekawostki pewnie się zastanawiacie, co to jest. To jest dystans do mojej półosi. No, wcześniej miałem dyfer od 350Z Nissana, który był po prostu szerszy. Ten jest węższy, w związku z czym trzeba było zrobić taki dystans, żeby zostały te same półosie, bo bez sensu wszystko przerabiać. Także wozimy taki pucek. On oczywiście jest w środku pusty, żeby za dużo nie ważył, ale jest. Ten dyfer tak naprawdę przejeździł niewiele, w sumie ma niecałe pół roku, także świeżynka. Widać troszkę w oleju, powiedzmy jakichś tam przebarwień, ale to jest wszystko z racji tego, że on się po prostu musi dotrzeć. Ewentualnie jakieś tam smary, na które to jest wszystko składane, te wielowypusty i tak dalej, ten olej sobie tak zabarwiają. Także widzimy, że żadnych jakichś uszczerbków na zębach nie ma. Też z tego co pamiętam był cichy, kręci się ładnie, płynnie, także tak naprawdę złożymy go z powrotem, zalejemy świeży olej i możemy go spokojnie dalej używać.